Witajcie. 3 lipca, sobota. Prowadzą nas dwa teksty biblijne. Pierwszy czytam z Psalmu 75. Wysławiam Cię, Boże, wysławiamy. Twoje imię jest bliskie tym, którzy opowiadają Twoje cuda. Oraz drugi fragment, który nas chce dzisiaj prowadzić, z Dziejów Apostolskich, 17 rozdział, 27 wiersz. Bóg nie jest daleko od każdego z nas. Moi drodzy, piękny, radosny, wakacyjny czas. Wielu z nas pewnie raduje się urlopami, wypoczynkiem. I w ten czas powinniśmy pamiętać, że Pan Bóg jest przy nas. Powinniśmy pamiętać o Nim w swoich modlitwach, w swoich prośbach i dziękczynieniu. Bo czas wakacyjny, urlopowy nie wyłącza nas od relacji z Panem Bogiem, którą mamy każdego dnia na nowo budować. W tym czasie odpoczynku, z którego możemy korzystać, poszukajmy chwilę na refleksję nad Bożym Słowem. Poszukajmy chwilę na refleksję, na modlitwę, a przede wszystkim na przemyślenie własnego życia, na takie krótkie podsumowanie, na ile w moim życiu w ostatnim czasie obecny był Bóg, Jego Słowo, wspólnota, jaką tworzymy w naszych parafiach, modlitwy, nabożeństwa. Bóg nie jest daleko od każdego z nas. Słyszymy w Dziejach Apostolskich. Bo On jest przy nas. To jest niesamowita radość i niesamowity zaszczyt, że możemy być Bożymi dziećmi, być przy Nim. Że Pan Bóg przyznaje się do nas. Dlatego też i my powinniśmy się przyznawać do Pana Boga. Dawajmy dobre świadectwo wiary. Zaangażowani w nasze powołania, gdziekolwiek je sprawujemy. Zaangażowani w nasze zadania, które Pan Bóg i często też współczesne świat przed nami stawia. Czyńmy wszystko ku dobru i ku miłości. Abyśmy mogli dawać dobre świadectwo Bożych dzieci. Bo Bóg jest blisko. Czasami tylko trzeba na Niego wskazać. Czasami po prostu trzeba sobie przypomnieć, że On jest przy mnie. I nie muszę się lękać, ale z radością iść w życie, bo Bóg mnie chroni i swoją miłością otaczam. Wysławiamy Cię, Boże. Wysławiamy. Amen.